Niesamowicie się cieszymy, radujemy, zwyciężyliśmy jako zjednoczona opozycja. To były bardzo trudne wybory, one w wielkiej mierze były zafałszowane i nierówne, toczyliśmy nierówny bój. Sondaże mówiły coś innego, ale nam w sercach grała inna muzyka. To, co słuchaliśmy na ulicach, na marszach, na spotkaniach, no Polska się przebudziła, Polska chciała zmiany i dopiero dzisiaj się okazało, że już... Gdy liczymy te krzyżyki wrzucone, że ta zmiana się dokonała. A jeszcze wczoraj no, mieliśmy lekką niepewność, czy wystarczy 231, czy będziemy móc tworzyć rząd i brać odpowiedzialność za kraj.